Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, tak zwana cerkiew garnizonowa, została wzniesiona w 1911 roku dla stacjonującego w Zamościu 66. Buterskiego Pułku Piechoty. Zlokalizowano ją przy wjeździe do Zamościa, od strony Lublina, na północno-zachodnim skraju koszar wojskowych. Głównym architektem świątyni był Tom. Świątynia była budowlą murowaną, jednonawową, założoną na wydłużonym planie. Głównym jej budulcem była cegła. We wschodniej części świątyni zostało usytuowane prezbiterium z apsydą oraz dwie zakrystie po obu stronach. Oprócz wejścia głównego z przedsionkiem od strony zachodniej były także dwa wejścia boczne, podobnie skonstruowane. Nad prezbiterium znajdowała się kopuła na ośmiobocznej wieży, a nad przedsionkiem dwie mniejsze, między nimi wieża o zmiennym przekroju do wysokości kalenicy kwadratowa powyżej ośmiobok. Elewację boczną oraz frontową zdobiły attyki. Ściany zewnętrzne budowli pokrywała okładzina z ceramicznych płytek imitujących cegłę. Na elewacjach umieszczono gzyms, fryz kopertowy, portale drzwi wejściowych z łęków uskokowych na kolumnach, obramienia okien z łęków spartych na gzymsie i półkolumnach, półkoliste tympanony i masferki, tonda, wykonane z białej profilowanej cegły. Wszystko to nadawało budowli surowości. Obiekt reprezentował styl bizantyjsko-rosyjski. W 1919 roku świątynia została przekazana kościołowi rzymskokatolickiemu. Pierwszej przebudowie została poddana w latach międzywojennych, poważnej przebudowie i rozbudowie w latach 1985-1991. Następny obiekt to koszary wojskowe. Ich budowa rozpoczęła się na początku XX wieku, 1905-1908, na przedmieściu lubelskim. Miały to być budynki administracyjne i mieszkania przeznaczone dla 66. Buterskiego Pułku Piechoty. Na 40 hektarach powstało 88 budynków z czerwonej cegły, nieotynkowanych, głównie jedno- lub dwupiętrowych. Wybudowano kasyno oficerskie, rezydencję generała oraz cerkiew garnizonową, o której mówiłam już wcześniej. Stworzono także tereny zielone, które obecnie są największymi w mieście. W czasie I wojny światowej znajdowało się dwa budynki dowództwa, budynek sądu, 14 budynków koszarowych, 8 mieszkalnych dla oficerów, 2 dla pielęgniarek, 2 dla oficerów sztabowych i podoficerów, 3 stołówki dla oficerów, 6 kuchni, kantyna, piekarnia, rzeźnia, chlewnia z drobiarnią, 2 obieralnie ziemniaków, 3 pralnie, 2 łaźnie, odszwalnia, 3 ubikacje, 7 magazynów, 7 stajni, 4 szwalnie, 2 kuźnie, warsztat, 19 budynków szpitalnych, w tym także laboratoria bakteriologiczne i apteka. Była tu także bocznica kolejowa. Następny obiekt znajduje się na Starym Mieście. Są to koszary kozackie, powstały w latach 1910-1911 w południowej części dzisiejszej dzielnicy Planty, na wschód od Starego Miasta. Przeznaczone były dla 10. Pułku Kozaków Dońskich. Do dziś zachowały się parterowe, ceglane budynki, dawnego kasyna, kancelarii z mieszkaniem dowódcy oraz dawna stajnia. Następny budynek to generałówka. Została wzniesiona z inicjatywy generała Dymitra Schrödera w latach 70. XIX wieku w Rynku Solnym na Starym Mieście. Jest to kamienica piętrowa, murowana, zachowała się do dzisiaj i została odrestaurowana. Generałówka druga to okazała kamienica przy dzisiejszej ulicy Kościuszki. Wzniesiono ją w latach 1878-1882 w stylu neorenesansowym według projektu Władysława Sienickiego. Inicjatorem budowy był Mikołaj Kanabiś, późniejszy burmistrz miasta. Dlaczego więc generałówka? Wielu ludzi myliło bowiem Mikołaja Kanabisia z jego ojcem Filipem, który był rosyjskim generałem, komendantem twierdzy w Zamościu. Kamienica jest piętrowa, nakryta czterospadowym dachem, posiada pięcioosiową fasadę z balkonem. Uwagę zwraca bogaty detal, a wewnątrz reprezentacyjna klatka schodowa. Właściciel mieszkał w pięciopokojowym mieszkaniu. W 1913 roku wdowa po burmistrzu sprzedała kamienicę. Dawniej w ogrodzie posesji rosły szczepione bzy i winogrona. Na tyłach znajdował się folwark. Obecnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie. Niezamieszkany czeka na gruntowny remont. Następny budynek to szpital Świętego Mikołaja.
3 listopada 1886 roku poświęcono szpital świętego Mikołaja w Zamościu. Został zbudowany na przedmieściu lubelskim. Początkowo był szpitalem miejskim. Miał 12 sal, w tym 8 zajmowali chorzy. Mogły one pomieścić do 50 osób. W 1917 roku już 60. Po cudownym ocaleniu rodziny Aleksandra III w 1888 roku po wypadku kolejowym w Borkach wyasygnowano 400 rubli na szpitale, które nosiły imię cesarskiego patrona. W przypadku Zamościa pierwszym lekarzem szpitala był Witold Jarnuszkiewicz, następnie Wasilij Bykow. Dyrektorem szpitala został Henryk Krzyczkowski. Pod koniec XIX wieku było dwóch lekarzy, felczer, intydent i dwie prawosławne siostry miłosierdzia. Mieli oni pod opieką oddział wewnętrzny, chirurgiczny i weneryczny. Oprócz nich w szpitalu pracowało 5 pielęgniarzy, kucharka, 3 służące i praczka. W pierwszym roku działalności w szpitalu przybywało 10 osób, 5 mężczyzn i 5 kobiet. Na początku 1915 roku przybywało 67 chorych, w 1917 aż 649, w tym 220 z Zamościa. W 1893 roku szpital miał na wyposażeniu irygatory, krzesło do badań kobiet, maskę do narkozy, sondę żołądkową, strzykawkę maciczną, lustro maciczne, hak do porodu, klucz zębowy, szczypce do wyrywania zębów, szczypce do języka i stół do sekcji zwłok. Następny obiekt to cmentarz prawosławny. Powstał w drugiej połowie XX wieku przy dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego. Pierwotnie miał kształt trapezu. Był otoczony wałem ziemnym i żywopłotem. Jedyny budynek, jaki stał na jego terenie, to domek grabarza o cechach rosyjskiej architektury ludowej. W 1910 roku zbudowano drewnianą kaplicę. Dzisiaj niewiele pozostało z dawnego cmentarza. Cerkiew została zniszczona w trakcie akcji polonizacyjnej w 1938 roku. Domek rozebrano w 1979. Cmentarz był dewastowany i grabiony, przez co zachowało się niewiele nagrobków. Najwięcej jest grobów wojskowych, w tym generała majora Dymitra Schreidera, ostatniego komendanta zamojskiej twierdzy oraz kozaków dońskich. Po reaktywowaniu w 1992 roku parafii prawosławnej w Zamościu cmentarz ogrodzono i uporządkowano, a na jego terenie wystawiono niewielką murowaną kaplicę pod wezwaniem świętego Mikołaja.